Cześć! Dzisiaj windy na gdańskim węźle komunikacyjnym Śródmieście. Zapraszam. Winda Tech, wind do przejścia podziemnego na stacji Gdańsk Śródmieście niestety nie działa. Zaciął się. Trudno. Będzie bez przejazdu. Tutaj mamy windę po drugiej stronie peronu. Jest to winda do ogólnego przejścia podziemnego węzła komunikacyjnego Śródmieście. Jest to kleman, który na szczęście działa. Tak wygląda kabina. Monitorowany, proszę. Jedziemy. Sprawdźmy teraz, jak jeździ. Normalnie strach tym jeździ, tutaj połowa wind pozacinana. Pierwsze. Tak wygląda wyświetlacz, panel i jedziemy. Zero. Tak się prezentuje kleman. Oho. Coś się dzieje. Pociąg jedzie, dobra. Przystanek autobusowy w kierunku Sobieszowo i Stogi i winda Tech Wind. Sprawna, na szczęście. Tak wygląda kabina. Jedziemy na parę. Tech Wind. Rok montażu 2018. Panel. Poziom 0. Przystanek autobusowy i ogólnie węzeł Gdańsk Śródmieście. Tam jest jeszcze stacja. Jedziemy na poziom minus 1. Panoramiczna. Winda Tech Wind. Nie, no zawsze spoko na propsie. Poziom minus 1. Taki sobie Tech Wind, spoko. Kleman na przystanek tramwajowy w kierunku Wrzeszcz i Zaspa. Działa? Działa. O dziwo. Trochę śmierdzi, dobra. O dziwo działa, kleman. Monitorowany, nie no, klasa, Jezus Maria. Panel. Czemu te windy to musi być takie złome? Przystanek tramwajowy. Jedziemy na zero. Wiedzcie, że ja ryzykuję, żeby to nagrać. Po prostu tutaj chyba dwie windy są zepsute, co najmniej. Uwaga. Jezus Maria. Kleman. No i dobrze, lecimy teraz dalej. Winda na przystanek tramwajowy w kierunku Chełm i Łostowice. Jest to kleman. Też o dziwo działa. Tak wygląda panel. Jedziemy na piętro pierwsze. Spoko windy ma węzeł Gdańsk Śródmieście, tylko szkoda, że tak działają. Bo ja nie mówię, że kleman jest zły. Tylko... O! 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 Już. O, akurat stoi tramwaj w kierunku Łostowic. Jedziemy na zero. Już tam widzę zepsutą kolejną windę. Lustro. Pociąg tam trąbi. Dobrze, także idziemy do kolejnej windy.
Kolejna winda na przystanek autobusowy w kierunku Chełm i Ujeścisko. Tech wind. Niestety zepsuty. Serwis. No dobra, innym razem. I ostatnia winda w tym odcinku. Winda na chodnik w kierunku Galerii Forum. Chyba jedyna markowa i normalna winda, która mnie po prostu nie zaskoczyła tym, że działa. Schindler 5500. Przyjechałem sobie do Gdańska, trochę ponagrywam. Cieszę się, bo zapas trochę na drobie. Monitorowana, piękna. Panel Schindlerka. Nie ma zera. Tutaj mamy galerię Forum. I zjeżdżamy na dół. O dziwo, tak jak już mówiłem, nie ma zera. Od razu się minus przy jedynce zrobił, jak widzieliście. No jedyna winda, którą się da jeździć, tak bez w ogóle takiego zawału. Nie szarpie jak te klemany i się nie psuje jak tych windy. Dobrze, także to już by było na tyle. Z tego miejsca z Dawodlas, relacja Mati 08. Cześć.